kto ostatni wyjdzie z wielkiego labiryntu, wygrywa aż 20 zł. Więc oglądaj do końca, aby sprawdzić, kto wygrał. Pamiętaj również o subskrypcji na kanale, bo do końca roku szkolnego wbijamy 1000. Zaczynamy. Dobra, kochani, jesteśmy z uczestnikami. Przywitaj się. Hej. Przywitaj się. Cześć. Przywitaj się. Hej. Przywitaj się. Siema. Przywitaj się. Siema. Na 3, 4, zaczynamy. Tutaj na razie coś... Tutaj wszyscy trzech się trzymają, okej. No to niech się trzymają, zobaczymy, czy im pójdzie. Z drugiej... zapiszemy cały chyba. Okej, z drugiej strony master, no nie poszło mu najlepiej. Dobra, czy dalej będą się trzymać razem tutaj? Oj, czemu oni się trzymają razem? Tylko jedna osoba może wygrać, ja bym się nie trzymał razem ogólnie. Okej, tam poszli, dobra. Czy ktoś gdzieś indziej poszedł, czy nie bardzo? Czy ktoś dojdzie jako pierwszy? Dobra, tutaj jest Mixon, okej. Poszło w dwóch. Poszli w dwóch i przerąbali. Okej. No nie pykło, no coś nie pykło. Śledzi. Dobra. No w sumie jak i tak śledzi, no to i tak dupa troszkę. Dobra. Czy pierwszy będzie? Nefo! Gratulujemy, w pierwszej konkurencji wygrywa Nefo. Szczerze? Myślałem, że te labirynt będą robić dłużej i nie chciałem was zostawić z minutą odcinka, więc postanowiłem zrobić jeszcze dwie rundy, w której zobaczycie, kto wygrał w kolejnych konkurencjach i osoba, która najwięcej zdobędzie wygranych, zdobędzie 20 zł. Dobra, kochani, po pierwszej konkurencji poszło im za szybko, więc trzeba troszkę zmienić ten labirynt. A więc zamkniemy tutaj przejście. Będzie to po prawej stronie. Ale nie będzie to po prawej stronie. Zamykamy. Oni na pewno nie będą chcieli iść przez ten długi pas. Więc im tutaj zrobimy ten długi pas. Tutaj zamkniemy drogę. O tak, o tutaj zamkniemy drogę. Zamykamy, dobra. I dzięki temu przejściu będą mogli dojść tutaj właśnie pod sam koniec. Więc myślę, że git. Albo tutaj, czekajcie. Tutaj otworzymy. Bo tutaj ktoś... Coś... Tu można tędy przejść? Nie bardzo, bo nie można tędy przejść. Dobra, czekajcie. Zróbmy tutaj jeszcze jedno przejście. Bo wyjście będzie w ogóle z drugiej strony. A tutaj zamkniemy. Tutaj zamkniemy teraz. I zrobimy tutaj wejście. Czekajcie, tu zamkniemy, tu zamkniemy, tu zamkniemy. Dobra. Przejście będzie tak. Oni tutaj będą mogli wejść. I oni tędy będą mogli... Okej. Czyli będą musieli z lewej strony wejść. Dobra, druga konkurencja, zaczynamy. Dobra, widzowie, kolejną rundę, czas zacząć. Startujecie. Iu. Czy komuś się uda w ogóle przejść tutaj? No nie wiem. Będzie to troszkę uciążliwe. Ciężko. Mogę odebrać jedzenie? Możesz. Tak. Jestem. Dobra, no to Nefo ma 2 punkty aktualnie. Panie, dajcie mi jedzenie. No to Seweski, to stary. No to super, ta runda jeszcze krótsza. Ale zanim przejdziemy do trzeciej, poznajcie sponsora dzisiejszego odcinka, czyli yodahub.pl, jeden z lepszych serwerów BoxPvP, na którym pogracie m.in. na strefie bez elytr, bez budowania oraz na normalnie strefie. Ja życzę miłej gry, a my wracamy do odcinka. Dobra, kochani, za szybko im idzie, dosłownie za szybko im idzie. Więc zamknijmy te przejście. Tunel. I to ten tunel będzie tutaj. No, tutaj tak naprawdę no nic nie będzie, no zamkniemy tutaj. Zrobimy takie tajemnicze przejście. Zrobimy tajemnicze przejście gdzieś tutaj na początku. Okej, zrobimy z bariery przejście jedno i tutaj walniemy sobie dłuższe przejście, ale zrobimy teraz kilka skrzynek na mapie, dzięki czemu będą mogli przejść dopiero ten labirynt. O, w sumie tu jest dobre. Tu będzie jedna skrzynka.
Gdzie jest skrzynka? O, jest drabina. Dobra, git. Kładziemy skrzynkę, wsadzamy drabinę, czyli będą musieli przejść w sumie, no, prawie cały labirynt, żeby teraz się wydostać z niego. Trzecia skrzynka będzie tam na końcu, ej! Dobra, widzowie, to jest OP plan, czyli będą musieli tutaj przyjść, żeby znaleźć skrzynkę właśnie z tym czym. I tutaj będą musieli się wydostać trzema drabinkami będą musieli się tutaj wydostać. I tutaj raz, dwa, trzy, dobra, możemy zaczynać. I w tej konkurencji nie będzie chodziło tylko o znalezienie wyjścia, lecz w całym labiryncie są ukryte trzy skrzynki z drabinkami. Musicie znaleźć w skrzynkach trzy drabinki, które będą mogły wam pozwolić wyjść z tego labiryntu. No, możecie zaczynać. W skrzynce jest tylko jedna drabinka, więc kto pierwszy, ten lepszy, więc ja bym nie chodził razem, nie? Dobra, dzielimy się. Wygląda stek. Dobra, wygląda stek. Chodź na co mam. Masz. Się dzielimy na pół. Gdzie jest wyjście? Tu nad nami. A, kto pierwszy kliknie w dźwignię, to ten wygrywa, nie? Więc możecie jeszcze go możecie ich jeszcze przegonić na tych. Na drabinkach. Mam wyjście. Ja nie mam drabinki. Tutaj? Zaczekaj, Nefo. A nie, to nie jest wyjście. Wiemy. Ale to nie jest stary chowanego. No ciekawe, kto pierwszy tam dojdzie, no. Na czeku mam trzy drabinki. Wszystko mam gotowe, a nie znajdę tego, nie ma szans. Może chciałaś pomóc? Rozmawiać? No. No, stary, możesz tylko czekać i przegonić ich i kliknąć dźwignię, nie? No, bo ja nie mam. No to możesz tylko poczekać na nich, stary, teraz przy tym wyjściu. Nie, nie. Dzisiaj do nocy się, do rana się wyrobimy, może. Nie obiecuję, ale... No nie wiem, ty, Nefo, już piąty raz w to samo miejsce idziesz, nie? Nie wiem, bo ja mi się tutaj gdzieś tu, nie wiem, czekam. Widzę twój nick, ale jak... Czemu taki labirynt nie był na początku? Najtrudniejszy jest. Wy tam przejść nie możecie. Tu! Mam! Gdzie? Kto ma? No gdzie? No nie, oszukał. No tylko na razie master tam dotarł, nie? Więc ogólnie... Gdzie master? No... No Mars... No nie, no tak. Ja to znajdę. Jestem coraz dłużej. No. Zabudził. Zbliża. Ja się zbliżam. O nie, łódź. To jest nasze kawę. Dobra, kto pierwszy kliknie dźwignię, no? Nie no, wszyscy tu są. No nie wiem, ja się nie ruszam po prostu. No, wszyscy się kłócą. No i Nefo wygrał, no. Nefo! Na mózg grani, dobra, Nefo, na pół, Nefo. Dęconek na pół. Było mówione, na pół.